różne procesy dezintegracyjne. Wiecie na pewno Państwo, że ja mam mandat obejmujący całe województwo, bo taki jest mandat eurodeputowanego i jeżdżąc po województwie kujawsko-pomorskim, odbywając dziesiątki spotkań, widzę, że niestety województwo zamiast się integrować, się coraz bardziej dezintegruje. Wczoraj byłem przykładowo na spotkaniach w Żninie, w Mogilnie i Szczelnie i podstawowy problem, jaki się u nas pojawia, to jest problem miejsc pracy dla młodych ludzi. Otrzymuję na każdym spotkaniu pytania, proszę pana, czy mam już wyjeżdżać z tego województwa, czy mam gdzieś wyjeżdżać z Polski, czy też mam tutaj szansę. Otóż chcę mocno zaapelować, żeby po wyborach, które rozstrzygną się za tydzień, budować władzę naszego województwa w oparciu o dwie zasady. Zasada pierwsza powinna polegać na tym, żeby władze Sejmiku Wojewódzkiego miały charakter zrównoważony. Urząd Marszałkowski nie może być kopią żadnego urzędu miejskiego w województwie. Urząd Marszałkowski musi integrować. I to musi znaleźć wyraz w strukturze władz naszego województwa. Bardzo mocno apeluję o to. Jeżeli nie będziemy mieli zrównoważonych władz w województwie, czyli takich, gdzie będą przedstawiciele wszystkich najważniejszych ośrodków naszego województwa, to procesy dezintegracyjne będą się pogłębiały. Mogę powiedzieć Państwu wprost, że po raz pierwszy w Bydgoszczy przykładowo spotykam się z takimi poglądami, że lepiej byłoby należeć do Wielkopolski, a nie do Kujawsko-Pomorskiego. Jest tych głosów coraz więcej.